Elo, tu Iwandero. Dzisiaj powiem o rzeczach, przedmiotach, które zostały usunięte z Fortnite'a w 10 sezonie. W komentarzu możecie napisać, jak podoba wam się 10 sezon i jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zrobić to teraz, klikając w ten czerwony przycisk. Jeżeli to zrobicie, będę wam naprawdę bardzo wdzięczny, a już teraz zapraszam was do oglądania. Na pierwszym miejscu znajduje się kulojazd. Ten jednomiejscowy pojazd można było znaleźć w przyczółkach oraz w okolicy skrytek w pirackich obozach. Wbudowany hak z liną i dopalacz pozwalały nam na przykład wciągnąć się na szczyt góry, kierowca był chroniony przed obrażeniami, ale kulojazd był bardzo wrażliwy na atak wroga, ponieważ posiadał zaledwie 300 HP. Taran. W tym pojeździe było miejsce dla dwóch graczy, dopalacz ładował się w czasie jazdy, po zapełnieniu licznika dopalacza można było go aktywować przypisanym przyciskiem. Podczas jazdy na dopalaczu pojazd przebijał się przez budynki i niszczył przeszkody. Kiedy taranowało się graczy, zostawali oni wyrzuceni w powietrze. Aktywator ponownego rozkładania lotni, czyli przedmiot pozwalający na ponowne rozłożenie lotni. Jego dodatkowe użycia można było znaleźć w łupach rozrzuconych po mapie, skrzyniach, automatach oraz w lamach zaopatrzeniowych. Miał on maksymalnie 10 użyć, po wykorzystaniu wszystkich użyć przedmiot znikał. Bomba cienia. Po użyciu stawaliśmy się niewidzialni, mieliśmy możliwość wykonania podwójnego skoku i znacznie zwiększyć swoją prędkość poruszania. Czas trwania efektu to 6 sekund, jednak w końcowych etapach działania bomby cienia postać stawała się coraz bardziej widoczna dla przeciwników. Maksymalna ilość bomb w ekwipunku wynosiła 6 jednostek. Pistolet krzemieniowy, dostępny w wariantach zwykłym i niepospolitym, można było go znaleźć w łupach luzem, odrzucał strzelającego w powietrze, mógł także odrzucić cel, jeśli był odpowiednio blisko. Im bliżej celu się znajdowaliśmy, tym dalej go odrzucało. Taktyczny karabin szturmowy. Broń była dostępna w trzech wariantach rzadkości: rzadka, epicka i legendarna. Obrażenia bazowe to 22, 23, 24, przy czym w magazynku znajdowało się 30 pocisków. Samopowtarzalny karabin snajperski. Wieżyczka stacjonarna. Mogła być używana na podłogach i była wyposażona w nieograniczoną amunicję, aczkolwiek broń się przegrzewała, więc nie dało się z niej strzelać bez przerwy. Wieżę stacjonarną można było znaleźć w łupach na podłodze, lamach zaopatrzeniowych i automatach do sprzedaży, a także w rękach właściwego gracza. Nalot. Był to granat wydzielający kolorowy dym, służący do oznaczenia bombardowanego miejsca. Każda rakieta zadawała graczom 75 punktów obrażeń, a budowlom 200 punktów uszkodzeń. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Nie zapomnijcie go ocenić, zostawiając łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!